Siemanko, siemanko, witam was na kolejnym filmiku z Polskiej Ligi Esportowej. Jedziemy drugi wyścig, wyścig w Wietnamie. No tak. Jesteśmy po kwalifikacjach, które skończyliśmy no niestety na 11 lokacie. Nie dostaliśmy się do Q3, no ale będziemy oczywiście starać się odrobić to wszystko w wyścigu. Startujemy na oponach medium, także mamy troszeczkę gorszy start ze względu na mniejszą przyczepność. Wchodzimy na zewnętrzną, dzięki czemu możemy o wiele później zahamować niż reszta stawki, co się przekłada na zysk kolejnych pozycji i jesteśmy na pozycji numer 9, także bardzo dobry start w naszym wykonaniu. I teraz ważne jest to, aby tutaj utrzymać się za grupką kierowców przede mną, którzy jadą na oponach soft. Będzie to trudne na pierwsze przez kilka okrążeń. Tutaj próbuję jeszcze... Chciałem wejść na wewnętrzną, ale tutaj Szołtysek już był na tej wewnętrznej, także teraz będę musiał się bronić przed Rafałem. Tutaj próbuję mnie wyprzedzić po zewnętrznej, ale koniec końców my odbieramy tą pozycję. Jesteśmy teraz na najdłuższej prostej. I Rafał jest za mną 0,2. Tutaj jeszcze się obawiałem, że będzie próbował mnie atakować do nawrotu, ale na szczęście nie zużywał za dużo energii. Ja też tutaj mogłem... trochę odetchnąć, teraz hamowanie do nawrotu, tutaj Peniel trochę tutaj musiał odpuścić i no niestety miał o wiele lepszą przyczepność na wyjściu, dzięki czemu no po prostu utrzymał swoją lokatę. No i teraz jesteśmy w trzecim sektorze, gdzie te opony soft powinny dawać reszcie stawki większą przyczepność, więc to było kluczowe, aby trzymać się blisko nich. Też za mną Rafał nacierał z tyłu. No i kończymy okrążenie numer 1 na 9 pozycji, także bardzo dobry start w naszym wykonaniu i miejmy nadzieję, że na resztę wyścigu będzie już tylko lepiej. Teraz przechodzimy do okrążenia numer 5. To już chyba jest ten punkt, w którym moje opony medium powinny być w lepszym stanie niż kierowcy, którzy są na użytych softach. No i teraz odpalamy system DRS i bez problemu wyprzedzamy Peniela. Teraz dohamowanie do nawrotu. Tutaj ważne, żeby za późno nie zahamować, bo można bardzo łatwo przestrzelić ten nawrót. No i wychodzimy na 8 lokatę. Jesteśmy na okrążeniu numer 6 i... Ajajajajaj. Zrobiłem pół spina. A co za gówno, ja p***e. No, zrobiłem pół spina, który bardzo dużo mnie kosztował, bo ponad sekundę i to stawiło mnie w sytuacji, w której będę teraz musiał się bronić przed Szołtyskiem, także no jeszcze stracę kolejne dobre kilka dziesiątych sekundy. Nie mogłem wyjść z kontry. No niestety. Za cholerę. No niestety nie idealna sytuacja, bo straciłem dystans do przodu. Ja tak się ślizgał długo, że nic nie mogłem zrobić. No tak, no bardzo tutaj narzekam na to, bo no niestety straciłem dystans do Kęcego i przez to Szołtysek teraz mnie wyprzedza bez problemu. Też nie stawiałem mu wielkiego oporu, bo nie miałem czym się bronić tak naprawdę. No ale na szczęście okrążenie później. Odgryzam się, korzystam z systemu DRS i odzyskuję swoją 8 lokatę, no i oczywiście będę starał się odrabiać ten dystans stracony do Kęcego, Bobrowicza oraz Rzeszuta przede mną. Przechodzimy do okrążenia numer 11 i teraz wszyscy kierowcy, którzy startowali na softach, już odwiedzili swoich mechaników. Teraz właśnie ostatnim kierowcą, który zjechał do boksu, był Mateusz Wypych i wychodzimy na pierwsze miejsce w tym wyścigu. Będziemy starać się dojechać do 16 okrążenia na tych oponach, także przeciągamy stint. Jesteśmy teraz na okrążeniu numer 14. Tomek Poradzisz oraz Piotr Stachulec po swoich pit stopach bezproblemowo dojechali do mnie, gdyż oczywiście mieli o wiele więcej przyczepności na świeżych hardach. Nie stawiałem oporu, bo nie ma po co, to nie jest mój wyścig. Moim tutaj zadaniem było oczywiście walka o trzecie miejsce, raczej nie o pierwsze, gdyż no, za dużo traciłem do czołówki. I tak samo na następnym okrążeniu Piotrek wychodzi na drugie miejsce, przepuszczam go, nie stawiam oporu. Także to nie jest mój wyścig. No i teraz okrążenie później. Zjeżdżamy do boksu po opony soft, czyli miękkie opony, które dadzą mi ogromną przewagę przyczepności względem reszty stawki, która będzie w większości na oponach hard. No, musiałem zjechać. To jednak za duża strata. A na tym drugim stincie, no to te softy powinny dłużej trzymać, bo jednak mniejsza ilość paliwa i więcej przyczepności. No tak jak mówiłem, te softy powinny długo trzymać, ponieważ będziemy mieć o wiele mniej paliwa w końcówce. Także byłem pewny tego, że starczą mi te softy do końca. Wyjeżdżamy, tutaj jest bardzo szybki wyjazd z alei serwisowej. Pres tutaj popełnia jakiś błąd na wyjściu. I od razu czuję maksymalną przyczepność na tych oponach, o wiele więcej tej przyczepności i bez problemu wyprzedzamy Presa. I teraz dohamowanie do szykany. Kęcy przede mną jest na hardach, także tutaj powinna być ogromna przewaga przyczepności. No i teraz wychodzimy na prostą, na najdłuższą prostą i bez problemu tutaj wyprzedzimy Kęcego. Jeszcze będziemy mieć system DRS do włączenia, także wychodzimy na 8. lokatę. Zyskaliśmy już 2 pozycje na przestrzeni połowy okrążenia. Teraz hamowanie do nawrotu i przede mną jest Rzeszut oraz Szołtysek. Także tutaj kluczowe jest to, aby zbliżyć się do nich pod koniec okrążenia, co nie będzie problemem, gdyż no, moje tempo będzie prawdopodobnie o 2-3 sekundy szybsze na okrążeniu względem tych 2 kierowców. No jednak tutaj opony soft bardzo dobrze się spicują na tym torze. Już tutaj widać, że w zakrętach zyskuje po 1,2, także no czułem się fantastycznie w tej drugiej części wyścigu i już tutaj na przedostatnim zakręcie już pokazywałem się tu w lusterku i teraz w ostatni zakręt wjeżdżamy i uderzyłem w bandę na wewnętrznej stronie, tak samo na zewnętrznej, ale cudem nie uszkodziłem przedniego skrzydła. No i na szczęście byłem wystarczająco blisko na tej prostej, żeby tutaj już przeprowadzić atak na Rzeszucie, przepraszam bardzo. No i teraz przede mną z tej grupki został Szołtysek. To jest kolejna strefa DRS, korzystamy. No fart, że skrzydła nie uszkodziłem. Oj tak, byczku. No fart. Oj tak, byczku, +1, głupi ma zawsze szczęście. Hamujemy do szykany. No i tutaj wystarczy, że będę bardzo bliziutko Szołtyska na wyjściu na tą prostą i myślę, że bez problemu będziemy wyprzedzać go z użyciem systemu DRS, nie używając jakoś dużo baterii, chociaż tutaj był moment zawahania, na szczęście znalazłem miejsce. No i lecimy teraz po Komonia. Komoń 3 sekundy przed nami, Mateusz Wypych już 7 sekund, także no trochę daleko, ale zostało nam ponad 10 okrążeń do zrealizowania naszego planu. Teraz bierzemy się za Komonia, kilka okrążeń potem odpalamy system DRS. Kamil miał jakieś problemy w tym wyścigu, chyba miał prawdopodobnie uszkodzone przednie skrzydło. Hamujemy do szykany i jesteśmy teraz na 5. lokacie. Przed nami Wypych 3 sekundy, także bardzo szybko odrobiliśmy. Mateusz oraz tutaj Wojtek zamienili się pozycjami na następne okrążenia. I teraz bierzemy się za Wojtka. Wojtek tutaj kompletnie już ersu nie miał. Myślę, że też nie chciał stawiać dużego oporu, gdyż wiedział, że no nie było sensu, gdyż i tak koniec końców prawdopodobnie gdzieś go bym wyprzedził ze względu na moją dużą przewagę przyczepności. No i przed nami został tylko Mateusz, który jedzie na trzeciej pozycji. No i to był ten cel, który chciałem osiągnąć, czyli podium. No i teraz bierzemy się za Mateusza. I też bez problemu wychodzimy na 3. miejsce. No ale zobaczcie, jaka jest strata do pierwszej dwójki, 13 oraz 16 sekund, także ja już wiedziałem, że tutaj nic więcej poza 3. miejscem nie osiągnę w tym wyścigu. Ale mimo wszystko naprawdę fantastyczny comeback, jestem bardzo zadowolony z niego. No i co, przechodzimy do ostatniego okrążenia, ostatnia sekwencja zakrętów. Tomek tam chyba stracił pozycję na rzecz Stachulca. No i ostatni zakręt i wychodzimy na prostą startową. Kończymy wyścig na 3. miejscu. Także kolejny wyścig za nami. Kolejne podium, kolejne 3. miejsce. Super comeback, jestem bardzo zadowolony z niego. Następny wyścig będzie w Monako, na który was serdecznie zapraszam. Na moim kanale na YouTubie będzie upload już niedługo. I tak prezentują się wyniki. Zalajkujcie, zasubskrybujcie oraz zapraszam też na mój kanał Twitch, gdzie streamuję codziennie od 17:00. Także widzimy się tam oraz widzimy się tutaj już niedługo. Dziękuję bardzo, na razie.